Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Otwarta Rampa dla Mam online. Dzisiaj będzie coś wyjątkowego, bo filmik będzie skierowany, uwaga, do tatusiów. Wyjątkowo nie do mamuś, tylko do tatusiów, ponieważ dzisiaj będę Wam pokazywała moją propozycję, co można zrobić z takimi maluszkami na Dzień Mamy, jaki prezent przygotować, żeby mamusie miały niespodziankę z okazji ich święta, no ale żeby też się zbytnio nie napracować. Ale przed tym oczywiście nasze przywitanie. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają. I ostatni raz. Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy. Super. Brawo dla wszystkich, brawo. Do tej zabawy będziemy potrzebować, uwaga, szklankę soli. Ja akurat użyłam pół, bo nie będę robiła tak dużo masy. Tyle samo mąki, najlepiej 1 do 1 po prostu i troszkę wody. Naszym zadaniem najpierw jest to wszystko wymieszać i stworzyć fantastyczną masę solną, z której będziemy tworzyć różnego rodzaju niespodzianki dla mamy. Tak wygląda gotowa masa, ona jest bardzo przyjemna w dotyku, nie lepi się do rąk i można z niej budować naprawdę dużo, dużo skarbów i dużo rzeczy. Ja moją pofarbowałam na zielono i dodałam czerwony brokat, ale to wszystko oczywiście można robić na etapie ozdabiania, wtedy kiedy masa jest już sucha, upieczona i gotowe są prezenty zrobione z niej. Taką masę pieczemy przez około godzinki. W zależności od tego, jak grube są elementy, które zbudowaliśmy z tej masy, po jednej i po drugiej stronie, tak żeby na pewno nasza figurka, która będzie z tego zrobiona, będzie twarda, żeby była twarda i żeby była sucha. I taką gotową, suchą figurkę, czy właśnie prezent, można malować farbami, można dodawać brokat. Można je też na wcześniejszym etapie, tak jak ja zrobiłam, dodać barwnik. No i piękne prezenty na pewno ucieszą niejedną mamę. Jeżeli chodzi o pomysły, co można z tego zrobić, to zaraz Wam wrzucę różne inspiracje, które znalazłam w internecie, co można zrobić z masy solnej, ale są to właśnie, tak jak wspomniałam, różnego rodzaju, może to być naszyjnik w kształcie serduszka dla mamy, tylko pamiętajcie zrobić wcześniej dziurkę. Mogą to być różnego rodzaju figurki, które mama może postawić przy łóżku, w sypialni. Można wykorzystać takie wykrywaczki do ciasteczek i z tego stworzyć różnego rodzaju kształty dla mamy. No, pomysłów jest naprawdę dużo i ogranicza Was tylko wyobraźnia. Wszystko na dziś. Koniecznie pochwalcie się w komentarzach na Facebooku, co udało Wam się stworzyć, jakie figurki czy pamiątki stworzyliście z tej bardzo miłej, przyjemnej masy solnej. Też przy okazji przypominam Wam, że za tydzień widzimy się na Zoomie, tak jak w zeszłym tygodniu, czyli za tydzień w niedzielę godzina 10:30 widzimy się na Zoomie, na platformie Zoom, bawimy się razem, są to fajne zajęcia, bo możemy się widzieć, możemy rozmawiać ze sobą i się bawić, więc zachęcam, żeby jak najwięcej osób do nas dołączało. A teraz dziękuję Wam bardzo. Widzimy się już za tydzień. Cześć!